Koszykarze Rosy od zwycięstwa rozpoczęli udział w turnieju w Tarnobrzegu. Radomianie dali lekcję Beniaminkowi Ekstraklasy lubelskiemu zespołowi Wika na start. Wynik meczu 88-58. Radomianie wygrali pierwszą kwartę 24-13. Potem kontrolowali sytuację, a w ostatniej części meczu znacznie powiększyli przewagę. W sobotę Rosa zmierzy się z jeziorem Tarnobrzeg. To będzie najważniejszy mecz w historii radomskiego klubu. Green Ducks zmierzą się z warszawskimi Beagles. Stawką jest awans do rundy play-off drugiej ligi. Radomianie, choć są debiutantami w lidze, potrafili wygrać 3 spotkania w rundzie zasadniczej. Kaczory zwróciły na siebie uwagę fachowców meczem z Crusaders Warszawa. Co prawda Radomianie przegrali 0-8, ale pokazali, że ich ambicje są uzasadnione. Green Ducks zaprezentowali hard ducha i spore już umiejętności. Faworytem niedzielnego spotkania są zawodnicy Beagles. Warszawiacy mają na koncie 4 zwycięstwa, czyli o jedno więcej od Radomian. Jednak każda wygrana Kaczorów da im upragniony awans na drugie miejsce w tabeli i prawo gry w rundzie play-off. Ale spotkanie to nie tylko walka o punkty. Organizatorzy meczu zapewniają, że mecz stanie się okazją do kibicowania dla całych rodzin. Green Ducks liczą na komplet publiczności. Spotkaniu ma towarzyszyć rodzinny festyn z konkursami, grillem i różnymi atrakcjami dla wszystkich. Mecz Green Ducks Beagles Warszawa rozpocznie się o godzinie 14 na stadionie przy ulicy Struga 63. Sędzią głównym będzie Wojciech Ratajczak. Niestety niespodzianki nie było. Radomski zapaśnik Arkadiusz Kołynycz nie odegrał żadnej roli na Mistrzostwach Świata. Radomianin wystartował w wadze do 75 kg i był jednym z 39 uczestników rywalizacji w tej kategorii wagowej. Polak przegrał już pierwszą walkę, którą musiał stoczyć w eliminacjach. Arkadiusz Kołynycz przegrał z Gruzinem Zurabin Tatunaszwilim 0-8. Atleta z Gruzji nie doszedł do finału, a to oznaczało, że jego polski rywal nie miał szans na repasaże. W końcowej klasyfikacji Arkadiusz Kołynycz zajął dopiero 36 miejsce. Przed rokiem w Mistrzostwach Świata startował inny Radomianin Piotr Przepiórka i zajął 12 pozycję.